dniach od 14 do 16 maja 2018 roku w hotelu Copernicus w Toruniu odbyła się ogólnopolska konferencja operatorów komunikacji elektronicznej oraz siódme forum telewizji lokalnych, zorganizowane przez Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej i Fundację Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej Pixel. Udział w konferencji, forum i wystawie wzięło ponad 450 osób, reprezentujących kilkadziesiąt firm sektora medialnego i telekomunikacyjnego. Patronat nad konferencją objęły Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Krajowa Izba Gospodarcza oraz Prezydent Miasta Toruń. Taka formuła dyskusji pozwala na lepsze zrozumienie się stron. Ja do tego zawsze dążę. Powtarzam branżę, jeśli chodzi o rynek operatorów kablowych, ale też nadawców. Chcę przedstawić swój punkt widzenia, licząc na współpracę. Bo to nie jest tak, że my jesteśmy naprzeciw siebie. Jesteśmy w wielu momentach i na tym mi zależy. Razem powinniśmy się wspierać, ale też dobrze zdefiniować swoje pozycje, swoje cele i nie zawsze one są zbieżne. To też trzeba sobie szczerze powiedzieć i dopiero rozumiejąc te różnice możemy wypracować spójne koncepcje, a jeżeli je wypracujemy, to możemy skutecznie je wdrażać w życie. W trakcie tegorocznej konferencji i forum odbyły się dyskusje panelowe, prezentacje i warsztaty dla operatorów i nadawców lokalnych. Poruszano tematy dotyczące m.in. konsolidacji na rynku mediów, finansowania telewizji lokalnych w Polsce, prawa autorskiego czy kontentu filmowego w świecie cyfrowym. Omówione zostały także zagadnienia związane z nowymi wyzwaniami rynku telekomunikacyjnego, cyberbezpieczeństwa i budową sieci 5G. Inwestycja w infrastrukturę światłowodową w większości samorządów. To jest inwestycja w jakość życia mieszkańców i to też sprzyja kooperacji. Moim zdaniem lokalne są uzupełnieniem tego, co robią telewizje ogólnopolskie, ogólnokrajowe, także na pewno jest to bardzo istotne dla lokalnego rynku i wydaje mi się, że one powinny funkcjonować nadal. Na pewno chętnie będziemy też współpracować ze stacjami lokalnymi. Same programy powinny też zbliżać się do społeczności lokalnych, przedstawiać problemy tych społeczności, oddawać głos tym społecznościom. I jeżeli oprócz mediów publicznych, które mają to wpisane w ustawowy obowiązek, są media lokalne, tak jak telewizje lokalne, które w tej ciężkiej walce o reklamę, o przeżycie, o sponsorów potrafią jeszcze, a wiem, że tak jest, potrafią prezentować ważne problemy lokalne, mówić głosem mieszkańców, mówić głosem grup, które z jakichś powodów są czy pokrzywdzone, czy niedoceniane w tych społecznościach. Lokalne media są tak samo ważne jak międzynarodowe na naszym lokalnym rynku i ta konferencja to nie tylko miejsce spotkań i budowania relacji, czy też utrzymania i podjęcia wielu ważnych tematów, ale to również często spotkanie właśnie między mediami międzynarodowymi i lokalnymi, gdzie na koniec wszyscy my się komunikujemy do lokalnego polskiego widza. I to wydaje mi się, że jest takim ciekawym mianownikiem i jest zarówno interesującym dla obu stron tym dialogu. Podczas uroczystej gali PIKE rozstrzygnięta została 15. edycja konkursu dla telewizji lokalnych To nas dotyczy. Tegorocznymi laureatami zostali Telewizja Toja z Łodzi, Telewizja Horyzont ze Słubic, Wielkopolska Telewizja Kablowa z Poznania i Telewizja Regionalna z Bielska-Białej. Cieszę się osobiście z tego, że mogłam przez 15 lat obserwować rozwój tych telewizji i rosnący poziom i merytoryczny, i dziennikarski, o technicznym nie mówię, bo od lat jest na bardzo wysokim, wyrównanym poziomie. No i właściwie to można jeszcze pytać jury, przewodniczącego jury, że naprawdę mają trudny orzech do zgryzienia, bo te produkcje są coraz lepsze.